Szkoła podstawowa numer 3 to już trzecia z pięciu podlegających pod urząd miasta szkół wyposażona w windę. Dzięki kosztującej 230 tysięcy złotych inwestycji wszyscy uczniowie działdowskich szkół podstawowych mają równe szanse w dostępie do placówek oświatowych. Szkoła ma obowiązek zapewnić dostęp do nauki każdemu dziecku, dostosowując warunki do jego możliwości i potrzeb. Ponieważ w ubiegłym roku szkolnym naukę rozpoczęła dziewczynka niepełnosprawna poruszająca się na wózku, istniała konieczność, aby dostosować szkołę do jej potrzeb. Złożyłam wniosek do Urzędu Miasta, wskazując na taką potrzebę i z inicjatywy Urzędu Miasta, z funduszy miasta wyasygnowano kwotę, która została przeznaczona na wybudowanie windy. W lipcu i w sierpniu trwała budowa szybu, natomiast wrzesień i październik to miesiące, w których była instalowana winda, cały mechanizm dźwigu osobowego. No i dzisiaj w naszej szkole uroczyście świętujemy otwarcie tejże windy i w tym celu, żeby poinformować uczniów o tym, że winda jest czynna, żeby poinformować o środkach bezpieczeństwa, zostały zorganizowane apele szkolne, na których uczniowie zostali zapoznani z instrukcją korzystania z windy osobowej i zostali poinformowani, że wspólnie ze swoimi wychowawcami będą mieli możliwość skorzystania z windy, aby poczuć jazdę windą, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że to, co jest zakazane i co niedostępne, szczególnie kusi i ciekawi. W czwartek 26 listopada w szkole odbył się szereg apeli, dzięki którym uczniowie i rodzice mogli poznać zasady bezpiecznego korzystania z windy. Z nowego nabytku najbardziej cieszy się Wiktoria, która do tej pory bariery architektoniczne pokonywała za pomocą schodołazu. Nasza dziewczynka przemieszczała się po budynku szkoły za pomocą schodołazu. Taki schodołaz gąsienicowy, urządzenie z wózkiem, które pozwoliło jej pokonywać kondygnację w szkole i przemieszczać się do świetlicy, do szatni, do klasy. Cieszę się, że jest winda, bo szybciej przychodzę na zajęcia. W celu ułatwienia korzystania z windy dzieci ze szkolnej świetlicy opracowały obrazkowe instrukcje, które znajdować się będą na każdej kondygnacji przy wejściu do windy. Burmistrz zapowiada, że w przypadku uruchomienia w 2016 roku dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bariery architektoniczne w kolejnych placówkach oświatowych zostaną zlikwidowane.